Jeśli ktoś wyprodukuje choćby mały bubel, to zawsze się burzymy i krytykujemy. A kosmos to ogromny bubel i wszyscy na ogół go chwalą. Jak to jest? Mimo to w bublach i tandetach jest jakiś duch chwilowego piękna. To trzeba przyznać. Skądś wzorce jednak czerpano, najpewniej z pamięci nieba, oryginalnego. Tandeta kosmosu jest tak piękna, że aż chwilami przeraża. Jezus miał rację, gdy proponował porzucić tę atrapę i tandetę, wszechświat materialnych cywilizacji kołchoźniczych, aby spotkać w swoim życiu coś zupełnie innego. Spotkać życie z blaskiem, splendorem, chwałą i klasą atrakcji. Spotkać bajkę wiecznego nieba, za którym co dzień z płaczem tęsknimy. Słowem dotykam. Słowem dotykam Twego imienia. Całym wnętrzem doświadczam Twojego spojrzenia. I wiem, Panie, że muszę porzucić terroryzowanie, abym mógł opowiadać takie sensy, jakie Ty stworzyłeś dla mnie. Filozofią bytu zajmować się nie chcę. O archeologii pragnę zapomnieć, bo wiele w niej pułapek i wrogów przez to sobie uczynię. Wiedza taka, że Ty dajesz wszelką inwencję. W zupełności mi wystarczy. A jeśli Cię o coś poproszę, wyjaśnisz mi wszystko. Ty znasz wszelki wymiar i zamiary wolności przewidujesz. Niech mi to będzie za najlepsze wykształcenie. Panie, ludzie głupcy wycofują się sprzed Twojego najświętszego oblicza. Oni, ci wielcy, próbują wyczerpać możliwe poznanie. Ruiny cywilizacji. Czy bez Ciebie, Panie, istnieje kultura prawdziwej wiedzy i miłości? Kim, Panie, w takim razie jesteś dla nich? Jednak miłością. Jezus zasiadał z grzesznikami, jadł i pił z nimi. Dyskutował o ich problemach. Czy Ty jesteś taki jak On? A może brzydzisz się chorych? Jeśli tak, to oznacza, że to Ty sam potrzebujesz uleczenia duszy. Czy niektórzy księża, biskupi i kardynałowie nie cierpią na tę chorobę? Jezus mógł być z grzesznikami, a oni nie mogą? Czy przypadkiem nie wolą oni wygodnego apostolstwa? Czy to jest zachowanie Chrystusowe? Na ile znamy Jezusa? On raczej pragnie czegoś innego od swoich wyznawców. Eutanazja duchowa i fizyczna jest niedobra dla etosu społeczeństwa. Niczego się przez to w efekcie nie da nauczyć. Każdy jeszcze przed urodzeniem obiecywał Bogu, bo miał przez chwilę do Niego dostęp, że będzie opowiadał się za godnym życiem. Będzie starał się żyć godnie, nawet w cierpieniach. Ale wolność zmiany decyzji jest dozwolona. Bierzemy to na swoje bary. Bóg i tak pomaga, nawet jak fiksujemy, podejmując złe decyzje. Zawsze nas broni przed sobą i złymi aniołami z kosmosu. Choć z drugiej strony nasze porażki czegoś mimo wszystko nas uczą. I Bóg również to bierze pod uwagę. Bóg nie jest niedołęgą, za jakiego większość go uważa. Słowa Ojca Pio. Głównie dlatego, że nikt z ludzi go nie widzi. Bóg jest po prostu mądry i kocha nas bezgranicznie w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Wszystko dla naszego dobra. Gdy zdobyłeś mądrość Bożą, nie lękaj się. Pokój zostanie już dla Ciebie na trwałe. Nikt Ci go już nie odbierze. Od tej pory bądź wszystkim dla wszystkich. W sercu swoim rozgrzeszaj każdego, a na swej życiowej drodze wszystkim błogosław. Od tej pory nie należysz tylko do siebie. Staniesz się szczęściem i radością innych. Wiedza Ojca Pio, tom drugi. System miłości. Autor Wiesław Matusz.